Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem. Dzisiaj chcę powiedzieć Ci, czym się różni umowa o dzieło i umowa zlecenia oraz którą umowę tak naprawdę powinieneś zawrzeć, czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy jako zwykła osoba fizyczna, która raz na jakiś czas współpracuje z klientami. Także zaczynamy. Zacznijmy najpierw od umowy zlecenia. Po pierwsze, umowa zlecenia jest umową tak zwanego starannego działania, czyli nieistotne jest to, czy przyniesie ona jakiś skutek. Czyli jeżeli zatrudnisz kogoś na umowę zlecenia, to ten twój współpracownik, istotnym będzie to, że będzie wykonywał jakąś pracę ciągłą. Nieistotnym będzie to, czy ona przyniesie przewidywany skutek, który ty chcesz osiągnąć. I to jest właśnie bardzo duża różnica w porównaniu do umowy o dzieło. Ponieważ umowa o dzieło w tym wypadku jest nastawiona właśnie na ten konkretny rezultat. To dzieło, które zostanie wykonane. I tutaj właśnie nieistotne jest, w jaki sposób ono zostanie wykonane. No chyba, że zawrzesz to w umowie, tak? Czyli każesz mu zrobić to i to. Tylko pamiętaj tutaj, żeby za bardzo nie ograniczać samego czy zleceniobiorcy, czy wykonawcy dzieła, ponieważ może się okazać, że nagle on będzie wykonywał umowę o pracę, czyli będzie wykonywał pracę. A w tym wypadku, niestety, jeżeli taki twój współpracownik zgłosi się do sądu i będzie żądał ustalenia stosunku pracy, no to niestety będzie wiązało się to z pewnymi konsekwencjami, czyli na przykład opłacenie zaległych składek. Także właśnie dlatego istotnym jest wskazanie i rozróżnienie umowy zlecenia od umowy o dzieło. Zacznijmy najpierw od umowy zlecenia. Po pierwsze, umowa zlecenia jest umową starannego działania. Czyli nieistotne jest, czy twój współpracownik przyniesie przewidywany skutek, czy ta umowa doprowadzi do jakiegoś przewidywanego skutku. Istotne jest to, żeby współpracownik wykonywał ją zgodnie z umową oraz zgodnie z zasadami przyjętymi w profesji. Ciekawym przykładem jest tutaj właśnie na przykład wykonywanie usług serwisowania strony internetowej. Tak? Nieistotny jest tutaj konkretny efekt, jakie to przyniesie, ale istotne jest to, że na przykład strona internetowa ma działać, że dany współpracownik będzie dostępny w razie jakiegoś wyskakującego błędu czy innych problemów. Istotne jest tutaj właśnie wykonywanie ciągłe danej umowy i to, że niekoniecznie ona przyniesie ten przewidywany skutek. Kolejną rzeczą, punktem drugim, jest to, że łączy was, czy ciebie i współpracownika, pewne osobiste zaufanie. Jeżeli wynajmujesz tego konkretnie współpracownika, to on musi wykonywać tą umowę zlecenia. Także jeżeli w umowie nie ustalisz inaczej, on nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecią. Kolejną rzeczą jest to, że umowa może być wykonana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. No i tutaj akurat wynagrodzenie i sposób jego rozliczania, czy to będzie godzinowo, czy to będzie ryczałtem, czy co miesiąc z góry, tutaj już możecie ustalić tak naprawdę to samemu ze swoim współpracownikiem. Inaczej jest w umowie o dzieło. Umowa o dzieło, jak sama nazwa wskazuje, istotne jest to, że druga strona twojej umowy będzie wykonywała dzieło, czyli inaczej niż w umowie zlecenia. Tutaj akurat istotny jest ten rezultat, a nieistotne jest to, jak ta osoba dojdzie do wykonania tego dzieła. No oczywiście liczą się także zasady profesji, to, że zgłosiłeś się do tej, a nie innej osoby oraz to, że możesz wskazać umowie konkretne etapy, jak to dzieło będzie wykonywane. Także istotny jest rezultat, nieistotna jest droga dojścia do tego rezultatu, chyba że ustalisz inaczej w umowie. Kolejną rzeczą, znowu inaczej niż w umowie zlecenia, jest to, że ta umowa może być wykonywana tylko i wyłącznie odpłatnie. Odpłatnie i sposób tej odpłatności, sposób zapłaty wynagrodzenia, albo możesz opierać się na kodeksie cywilnym, czyli skorzystać z wynagrodzenia ryczałtowego albo kosztorysowego, które zostały tam wskazane, albo odmiennie wskazać to w umowie i samemu określić, jak, kiedy i co
i gdzie, w jakim miejscu i tak dalej ma być wypłacone twojemu wykonawcy dzieła. Kolejną rzeczą jest to, że i znowu inaczej niż w umowie zlecenia, że nie łączy was ze swoim twoim czy klientem, czy współpracownikiem osobiste zaufanie. Tutaj wykonawca dzieła może wynająć swojego własnego podwykonawcę i to on może dopiero wykonać to dzieło dla ciebie. Także tutaj, jeżeli nie ustalisz inaczej w umowie, możesz liczyć się z tym, że wykonawca dzieła podzleci wykonanie jego komuś innemu. Na przykład swojemu współpracownikowi albo innemu podwykonawcy. Tak jak mamy to na przykład w robotach budowlanych albo coś bliżej nas, strony internetowe znowu. I zobacz, wykonanie strony internetowej to już będzie umowa o dzieło, ponieważ mamy konkretny rezultat i tutaj akurat w umowie warto wskazać te etapy, czyli tą drogę dojścia, ale pamiętaj, nie musisz tego robić, ale warto. Mamy ten konkretny rezultat, tak? Czyli mamy tutaj dzieło, czyli będziesz mógł spokojnie ze swoim klientem czy współpracownikiem zawrzeć taką umowę. Ale znowu, ciekawa sprawa, ponieważ jeżeli ktoś wykonuje dla ciebie stronę internetową, bardzo często chcesz, żeby ta strona internetowa została oczywiście dobrze wykonana, ale dodatkowo chcesz, żeby on świadczył dla ciebie usługi. Pewne usługi, tak jak wspomniałem, serwisowe. Czyli jeżeli wyskoczy jakiś błąd, coś się wykrzaczy na stronie, chcesz, żeby on ci to naprawił. Czyli mamy tutaj też umowę zlecenia, umowę na wykonanie usług. I to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, ciekawe rozwiązanie. Jest to umowa, możemy to nazwać współpracy, jest to miks umów, czyli umowa o dzieło połączona z umową zlecenia. Nie ma tej umowy nigdzie opisana, jest to umowa nienazwana, nie znajdziemy jej w kodeksie cywilnym, w kodeksie pracy, w żadnej innej ustawie. Także tutaj możesz dowolnie kształtować obowiązki, uprawnienia twojej i drugiej strony. Jest to umowa, którą bardzo często spotykamy w działalnościach gospodarczych, ponieważ tam kwestie podatkowe nie są aż tak istotne. Wszystko będzie i tak rozliczane na rachunek czy na fakturę. Także jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, przyjrzyj się umowie tzw. współpracy, jak ja to nazywam. Jest to umowa nienazwana, nie znajdziesz jej nigdzie. Samemu możesz uregulować wszystkie kwestie waszego zobowiązania z drugą stroną. A teraz, jaką umowę wybrać? Umowa zlecenia czy umowa o dzieło? I właśnie tym ciekawym rozwiązaniem jest umowa współpracy. Bo jeżeli przedmiot umowy jest tak bardzo szeroki, możesz skorzystać z tej umowy współpracy. Natomiast jeżeli mówimy już o umowach między osobą fizyczną a tobą, a nie umową B2B, czyli między działalnościami gospodarczymi czy między spółkami, po prostu B2B, to wtedy stoisz przed takim wyborem czy problemem wyboru, czy wybrać umowę o dzieło, czy wybrać umowę zlecenia. Bardzo dobrze wiem, że umowa o dzieło jest inaczej opodatkowana, jest znacznie korzystniej opodatkowana dla samych przedsiębiorców, aniżeli właśnie umowa zlecenia, ponieważ nie musisz opłacać dodatkowych składek związanych z zatrudnieniem tego współpracownika. Ale dzisiaj nie będę mówił o kwestiach podatkowych. Dzisiaj powiem ci, w jaki sposób wybrać umowę o dzieło czy umowę zlecenia. Jak wiesz, umowa o dzieło liczy się rezultat. W umowie zlecenia liczy się dojście do jakiegoś efektu. Nie liczy się sam efekt i czy zostanie on osiągnięty. Także zobacz, jeżeli twoje zlecenie, twoje zadanie, które będziesz komuś dawał do wykonania i istotnym będzie w nim to, żeby to dzieło zostało wykonane w takim i w takim momencie, czy w taki i taki sposób, to mamy tutaj umowę zlecenia. Natomiast jeżeli to dzieło ma być konkretnie tak wyglądać i to ma być na przykład ta strona internetowa czy grafika na twój fanpage, no to tutaj będziemy mówili już o dziele, tak? Istotny jest ten rezultat, a nie droga dojścia do tego. Czyli pamiętaj, istotny jest przedmiot umowy, cel, w jakim zawieracie tą umowę, wasz zgodny zamiar i tak naprawdę myślę, że to jest już tyle. Warto też spojrzeć na słownictwo, którego tam używamy. Istotną kwestią jest to, co już mówiłem w poprzednim filmiku oraz pisałem niejednokrotnie na blogu i na fanpage'u, że
nieistotne jest to, jak nazwiecie umowę, ponieważ liczy się właśnie ta sama treść. Jeżeli będziecie w całej umowie pisali o zleceniu, będziecie pisali o tym, że to jest umowa zlecenia, że tam jest zleceniodawca, zleceniobiorca, to nie znaczy wcale, że będziemy mieli do czynienia z umową zlecenia. Tutaj właśnie chciałbym Was przestrzec, ponieważ może się stać, że to będzie jednak umowa o dzieło, ponieważ Urząd Skarbowy tak zdecyduje, albo sąd, gdy właśnie ta druga strona będzie żądała ustalenia stosunku prawnego. I co gorsza, może się stać, ta umowa może się przemienić w umowę o pracę. Co, jak powiedziałem, będzie wiązało się z dodatkowymi konsekwencjami dla Ciebie. Bardzo prosty przykład. Zwróć na to uwagę, na słowo, którego tutaj używam. Jeżeli chcemy komuś zlecić uszycie sukienek i zobacz, uszycie sukienek, jak dla mnie to jest już umowa o dzieło. Oczywiście istotny jest ten zamiar i cel stron, ale spójrz, uszycie jest to rzecz, która jest to dzieło, które ma zostać wykonane powiedzmy jednokrotnie, tak? Czyli to ma być uszycie sukienek takich i takich. To już mogłoby być umową o dzieło. Natomiast jeżeli chcemy przemienić to w umowę zlecenia, to będziemy pisali w umowie szycie sukienek. Tak? Tutaj jest istotne to, że ty dasz na przykład projekt temu danemu podwykonawcy czy temu danemu zleceniobiorcy i on będzie szył sukienki. Nieważny jest ten rezultat aż tak bardzo. Istotna jest ta droga, że on będzie to robił ciągle. I tak na koniec. Pamiętajcie, że warto dobrze opisywać przedmiot umowy. Warto bardzo dobrze wybierać, którą umowę powinniśmy zawrzeć, czyli czy to będzie umowa zlecenia, czy umowa o dzieło, ponieważ będzie wiązało się to z konsekwencjami prawnymi i tak naprawdę też finansowymi, gdy okaże się, że złą umowę zawarliście. Także przestrzegam Was przed tym i jeżeli macie do mnie jakieś pytania, możecie pisać w komentarzach albo w wiadomościach mailowych. Także dzięki bardzo za słuchanie, czekam na Wasze łapki w górę i właśnie komentarze. Cześć!